Moi drodzy, pierwszym punktem naszego dzisiejszego koncertu będzie rozdanie certyfikatów chorągwianej odznaki jodła, którą to odznakę w pocie czoła i zdzierając do krwi ręce zdobywaliście przez cały rok. Każdy drużynowy drużyny, która zdobyła jodłę brązową, srebrną bądź złotą, zostanie tutaj wywołany. Niezwykle ważne osoby będą tutaj wręczać. Mamy naprawdę zacny poczet zaproszonych gości. Proszę te chówce, które jeszcze nie przyszły, o przychodzenie jak najpilniejsze. A tutaj na scenę zapraszam już druhnę Martynę z biura naszego zlotowego, drucha Mimiego z naszego zlotowego biura, druhnę Elżbietę Kubiec, zapraszam, druhnę zastępczynię komendanta chorągwi kieleckiej. I jeśli tutaj gdzieś jest, jeśli tutaj gdzieś nas ogląda, jest taka druhna Ewa z głównej kwatery, która obiecała, że będzie na naszym koncercie, specjalnie przybędzie, żeby nas tutaj wspomóc w honorowaniu was jodłami. Jeśli druhna Ewa gdzieś tu jest, to zapraszam na scenę. I jeszcze drugi członek głównej kwatery, który się gdzieś tutaj kręci po okolicy, druh Mirek. Jeśli mnie słyszycie, to zapraszam was bardzo serdecznie na scenę, tak żebyśmy mogli te jodły rozdać w pełnej gali, w pełnej krasie. I gdyby zabrakło drucha Marcina Jedlińskiego, Wszędobylskiego, to też byłoby bardzo źle. Jeśli nas, Marcinie, słuchasz, to chodź tutaj. Druh Mirek mówi, że nie mógł nawet w spokoju przez was umyć garów. Uwaga! Dla drucha Mirka. Gwoździa? 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 Oj, jest z nami druhna komendantka, to na cześć druhny komendantki jakiś okrzyk. Chówiec Kielce powiat intonuje, bo jest w tym dobry. Wspaniale. Tymczasem szukamy jeszcze druhny Ewy, która gdzieś tu się zapodziała. Druhno Ewo, jeśli druhna zmywa gary, jeśli druhna zwija śpiwór, jeśli druhna rozbija namiot, proszę to wszystko rzucić, tutaj do nas przyjść. Ma druhna 10 sekund, inaczej pompeczki będą, albo karne przysiady. Czy jest druhna Ewa gdzieś? Już 2 sekundy minęły. Dobrze, będziemy ją tutaj powolutku wywoływać. Tymczasem zaczniemy od jodeł brązowych. Jodłowa i brązowa jodła to pięknie brzmi i dumnie. I te brązowe certyfikaty jodłowe będzie wręczał druh Michał Miernik i druh Marcin Jedliński, którzy są w chorągwianej kapitule tejże odznaki, w sztabie, który nad tą odznaką przez cały rok pracował. I zapraszamy pierwszego drużynowego bądź przedstawiciela drużyny 72. drużyny harcerskiej Pędź Wiatry ze Stopnicy. Czy jesteście tutaj z nami, Stopnica? Jeśli nie ma, to będziemy wysyłać do chówca. Dwudziesta piąta kielecka drużyna harcerska imienia majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Czy jest taka drużyna? Witam serdecznie. Bardzo proszę drużynowego. Tak, druh Michał wręcza. Następny.
52. Kielecka Drużyna Harcerska. Jak sama nazwa mówi z Kielc, czy jest drużynowy? Jest piękny, przystojny, wysportowany Kuba. Tymczasem ponawiam swoje pytanie, czy druhna Ewa gdzieś tutaj się kręci? Jeśli jest, to szybciutko, szybciutko na scenę, bo czekamy w wielkim zniecierpliwieniu na druhnę, gdyż srebrne jodły się zbliżają, a druhna miała rozdawać srebrne jodły. Najwyżej będzie rozdawać złote, trudno. 25 już była, no to teraz 26. Kielecka Drużyna Harcerska. O dziwo z Kielc. Gratuluję druhnie serdecznie. To była przebiegła Blanka Guca. Wbiegła tu, wybiegła tam. 42. Aha, teraz nie harcerze, teraz będą zuchy. Czy gwiezdne kociaki nas oglądają? Jak są gwiezdne kociaki, to zapraszamy przedstawiciela gwiezdnych kociaków. Druh wyrośnięty jak na zucha, no ale widocznie w Chówcu Kielce Południe dobrze karmią. No i znowu wracamy do harcerzy. 52. Drużyna harcerska Włóczykije. Była już 52. z Kielc. Teraz jest 52. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Czy ktoś jest? No to ratownika zapraszamy. W imieniu Ostrowca odbierze i przekaże, dobrze? Przy okazji wszyscy zobaczą ratownika. Zapraszamy jednego ratownika. Tak wygląda profesjonalna ratowniczka ZHP. Proszę bardzo, ma pełne wyposażenie, ma golfik, żeby nie było zimno, a pod spodniami ma ciepłe, wełniane skarpety. To nie jest błąd, mówi druh Michał Miernik. 01. Drużyna harcerska Celi, się to chyba czyta, z tego co pamiętam z łaciny. Z Ostrowca Świętokrzyskiego również. Druhna prowadzi zaskakującą ilość drużyn. Ale tutaj druh Mirek z głównej kwatery może powiedzieć, że można prowadzić przecież kilka drużyn naraz, tak? Nie jest powiedziane, że nie można. Nie było jeszcze tego pięknego miasta wymienionego. Są to Starachowice, a ze Starachowic 40. drużyna starszo-harcerska imienia Ryszarda Kaczorowskiego. Ktoś biegnie, nikt nie biegnie. Wyślemy za pobraniem. Tymczasem Borem Lasem, czy jest druhna Ewa? Czy jest druhna Ewa Sidor z głównej kwatery? Idzie. Gromkie brawa na cześć druhny. Witamy druhnę na zlocie chorągwi kieleckiej. Czy druhna ma jakieś słowo ciepłe dla
uczestników zlotu, może być jedno ciepłe słowo. Płomyk? Płomyk! No to dziękujemy, podziękujmy jakimś okrzykiem za to ciepłe słowo od druhny Ewy. Tak, doskonale, doskonale druhna zgadła. Druhna ma tutaj tak stać. Oprócz tego będzie druhna razem z druhem Mirkiem. Tutaj wam dam miejsce. Szkoda, że nie mamy nikogo z Wydziału Zuchowego Głównej Kwatery, bo byśmy mieli już prawie wszystkich. Druh Mirek jest z Wydziału Starszoharcerskiego, tak dobrze pamiętam? Druhna Ewa jest kierowniczką, proszę państwa, kierowniczką Wydziału Wędrowniczego. Czyli jak są jacyś wędrownicy i nie wiedzą, na którym ramieniu nosić na przykład na ramiennik wędrowniczy, to ona takie rzeczy podobno wie i może doradzić. Dobrze. Aha, jeszcze stopień brązowy, ostatnie stopnia brązowego. Drużyna wędrownicza, super, świętokrzyskie anioły ze Starachowic. To jeszcze wreszcie. Tutaj jeszcze. Dobrze, jeszcze stopień brązowy. 122. Drużyna Harcerska imienia świętego brata Alberta, Pustelnia w Rudkach. Są Rudki? Jak wiemy, Rudki są bardzo niedaleko stąd. Już biegną Rudki. Stopień srebrny. Coraz wyżej, coraz fajniej. 25. Kielecka Drużyna Harcerska imienia majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala z Kielc. Druhowieństwo wręcza. Przy okazji wytłumaczę, o co chodzi, że jedna drużyna otrzymuje na przykład dwa certyfikaty. Wy zdobywaliście te certyfikaty indywidualnie, czyli jest tak, że na przykład w Chorągwi zdobyto 90 odznak, a może powiem. Na przykład 8. Drużyna Harcerska Przyjazna Dłoń z Miąsowej zdobyła 16 odznak w stopniu srebrnym, a na przykład 38. Drużyna Harcerska Emilii Plater zdobyła na przykład 38 srebrnych. Chodzi o to, że jeżeli jedna drużyna zdobyła choćby jedną odznakę w jakimś stopniu, to dostaje za to zbiorowy certyfikat, tak, żebyście nie byli w tym wszystkim zagubieni. No i już następny stopnia srebrnego certyfikat. 25. Kielecka Gromada Zuchowa, szczęśliwe misie. Dwudziesta szósta Kielecka Drużyna Harcerska. Skąd? Z Kielc. Nie zgadliście w pierwszym rzucie, ale jeszcze się poprawicie. Proszę bardzo, 26. KDH kogoś. Jest ktoś? Nie ma. Jedziemy dalej. 66. KDH Zenit z Kielc. Zapraszamy w tempie sprintowym. Gratuluję. To ten.
pierwsza KDH imienia Emilii Plater i Dionizego Czachowskiego, najstarsza drużyna. Zapraszamy. Żółtą chustę, o, biegnie już wypłosz. Straszny z niego wypłosz. Gratulujemy. Ósma drużyna harcerska, przyjazna dłoń z Miąsowej, odznaka w stopniu srebrnym. Zapraszamy. Ktoś jest? Jeśli nie ma, to 72 pędzi wiatry ze Stopnicy. Stopnicy chyba też nie ma. To podaj tam dalej te, co nie ma. 36 drużyna harcerska z Łącznej. Czy jest Łączna? Biegnie Łączna. Nie pomyli się. Tutaj. Czy 38 Starachowicka drużyna harcerska ze Starachowic tym razem? Srebrna odznaka. Certyfikat srebrnej jodły. Idzie? Idzie z Starachowice? Idą? Nie, no nie ma ich jednak. A, to druh. Druhu Tomaszu, gratuluję. Tutaj z rąk druh. Tymczasem... Znowu Starachowice, Zoom, Starachowice. Dziewiąta drużyna wędrownicza, Świętokrzyskie Anioły. Dobrze, czy jest przyjazna dłoń Miąsowa? Tak? To proszę tutaj z rąk druhny ten dyplom przyjąć. Gratulujemy. Złoty Krąg Suchedniowa, 69. Jest Suchedniów. Szybko poszło. 25. Jeszcze szybciej pójdzie. 25, tak. Tak, świetnie się bawimy bez was, jak widzicie. Tutaj druhna pogratuluję. Świetnie. Coraz większe tempo, już tutaj dyplomy latają po scenie. 66. Zenit z Kielc. Zenit odbiera, tymczasem już szykuje się gromada Zuchowa. Szykuje się gromada Zuchowa. Świętokrzyskie Skrzaty z Chybic. Czy są Chybice? Widzę, idzie druh nas. Okej, dobra. Gratulujemy. Uwaga. I niepostrzeżenie przeszliśmy do odznak w stopniu złotym, czyli już najwyższa półka, sami mistrzowie, można powiedzieć. Te odznaki, znaczy te certyfikaty, wręczać będzie druhna harcmistrzyni Elżbieta Kubiec, można powiedzieć nasza druhna komendantka. I zapraszamy na scenę 15. grunwaldzką drużynę harcerską imienia Jędrusiów. Thank you.
4. Drużyna harcerska imienia Szarych Szeregów, Iżądz. Dobra, to teraz za pierwsze miejsce, że tak powiem, solistów i pierwsze miejsce zespołu, tylko wyczytamy, a resztę jutro na to. Dobrze. Uwaga, teraz głos oddam jeszcze druhnie harcmistrzyni, która, jak powiedziała na piątkowym apelu, jak już się dorwie do mikrofonu, to już się nie oderwie, albo oderwiemy ją siłą, tutaj HPP zatrudnimy i będą odrywać. Druhna odczyta teraz wyniki festiwalu zlotowego, który się odbył wczoraj, i potem poprosimy laureatów jednych o występ. Zabieram mikrofon, bo jak nie zabiorę, to on mi go nie odda. Kochani, dziękuję za to, co wczoraj pokazaliście. Natomiast muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My jako komisja siedzieliśmy, oglądaliśmy. Jeżeli wychodzimy na scenę i chcemy się prezentować, to mamy wyglądać. Wychodzi drużyna, mundury powykładane na wierzch, wyglądają jak nieciekawie. Ale śpiewali nieźle. W związku z tym jedno, drugie troszkę wykluczyło. Zostańcie, bo może coś wam się też dostanie. Kochani, jury pięcioosobowe, postanowiliśmy tak. Dla drużyny, czyli w śpiewie zespołowym, pierwsze miejsce zastęp artystyczny z Chówca ZHP Kielce Miasto. To był taki chyba zbitek z pięciu czy z sześciu drużyn. Reprezentant na scenę, szybciutko. I nie wiadomo, który, bo ich było dużo. Jednego czy więcej? Nie, no jeden. Cała drużyna. No i dobra, super. Na trzecie. Przepraszam. Drugie miejsce w tej samej kategorii. 33. HDZ Passat. Oczywiście Chówiec ZHP Kielce Miasto. Zapraszam. Śpiewać będziecie później. Gratuluję serdecznie. Ale nie zostaną, bo zaraz będą śpiewać. Zostańcie zaraz, będą śpiewać. Słuchajcie. No to teraz jeszcze pierwsze miejsce dla solistki. Anna Polańska, Chówiec Kielce Miasto. Mało, że wystąpiła w kilku drużynach, to jeszcze jako wokalistka sama. Drugie miejsce w kategorii solistów, Agnieszka Waszak. Gratuluję drużynie Agnieszko. Możesz Agnieszka z nimi stanąć, zaśpiewasz. Trzecie miejsce, Chówiec ZHP Starachowice. Drużynowo. I Martyna Bedla. Też trzecie miejsce. Martyna. Gratuluję. A to Starachowice, gratulujemy. A miejsca 4., 5. i 6. będą jutro na apelu. Dobrze, zostawimy te chwile niepewności. Dziękuję wam, moi kochani zaproszeni goście, za to, żeście tak pięknie tutaj rozdawali dyplomy. Przepraszam was, że nie każdy dostał dyplom, no tak wychodzi, ale to jest powód, żeby jeszcze kiedyś na zlot przyjechać. Może coś wygracie. Dziękuję wam bardzo serdecznie.